zostały zrzucone. Przed wiatrem. Tak. 9 i wejdzie. Konflikt między państwem zakonu. Zejdźcie z płotu, żeby się nie opaliły, tak? Na polach koronowskich, przy tych koszmarnych upałach, wczoraj przez cały dzień walczyli w zbrojach, w zarówno walkach indywidualnych, jak i walkach grupowych, a wczoraj przy gigantycznych ogniach tutaj, palących się chatach, palącym ognisku, proszę Państwa, dawali z siebie wszystko. W związku z tym mam prośbę, żebyśmy zaczęli od tego, żeby ich zachęcić dzisiaj do tej walki, bo oni naprawdę są zmęczeni, są posiniaczeni, część ma naprawdę bardzo potężne obrażenia, a mimo wszystko stają przed Państwem dzisiaj, żeby ponownie walczyć. Proszę Państwa, od południowej Polski przez Centralną, przez Pomorze wszyscy dzisiaj do Państwa przyjechali, żeby na polach koronowskich odtworzyć inscenizację wspaniałej bitwy, która odbyła się 10 października 1410 roku. Już za chwilę przed Państwem. Jest rok 1410. Konflikt między państwem zakonu krzyżackiego a Polską trwa już przeszło wiek. Rozpoczął się od zagarnięcia przez braci zakonnych w 1308 roku Pomorza Gdańskiego,
ważnej dzielnicy dla odrodzającego się po rozbiciu dzielnicowym Królestwa Polskiego. 22 lata później krzyżacy najeżdżają Radziejów, Bydgoszcz i Nakło. W ten sposób wszczynają z Polską wojnę, którą przerywa 7-miesięczny rozejm. Jej kulminacją jest bitwa pod Płowcami, która choć nierozstrzygnięta, powstrzymuje marsz krzyżaków w głąb niedawno zjednoczonego Królestwa Polskiego. Mimo to, rok później, państwo zakonu krzyżackiego zagarnia Kujawy i ziemię dobrzyńską. W 1385 roku Polska i Litwa zawierają unię w Krewie. Ich wspólny monarcha, Władysław Jagiełło, zobowiązuje się do odzyskania pozostającego w rękach krzyżackich Pomorza Gdańskiego. Oba państwa zbliżyło do siebie wspólne niebezpieczeństwo ze strony państwa zakonnego. W 1409 roku wybucha wielka wojna Polski z zakonem krzyżackim. Na początku inicjatywę przejmują krzyżacy, zajmują ziemię dobrzyńską. Krótko potem obie strony zawierają krótki rozejm, który trwa do lipca 1410 roku. Zimą polski król Władysław Jagiełło nakazuje wielkie polowanie, które umożliwia zorganizowanie niezbędnego prowiantu dla polsko-litewskiej armii. W lipcu 1410 roku krzyżacy koncentrują swoje wojska pod Świeciem, Polacy i Litwini pod Czerwińskiem, spod którego przeprawiają się na drugą stronę Wisły. Celem pochodu polsko-litewskiej armii jest Malbork. 15 lipca pod Grunwaldem drogę zastępują jej siły zakonu krzyżackiego. Dochodzi do wielkiej bitwy, w wyniku której krzyżacy ponoszą druzgocącą klęskę. Po bitwie pod Grunwaldem siła bojowa zakonu krzyżackiego znacznie osłabła. W starciu ginie wielu braci zakonnych, wśród nich sam wielki mistrz Urlik von Jungingen, a liczni zakonni dostojnicy dostają się do niewoli. Król Polski i Wielki Książę Litewski ruszają na krzyżacką stolicę Malbork. Twierdza okazuje się jednak nie do zdobycia i wojska sprzymierzone odstępują od oblężenia. Armia polska poza nadwornymi rycerzami składa się głównie z pospolitego ruszenia, które wobec zmiażdżenia wroga pod Grunwaldem nie widzi sensu dalszej walki. Król rozpuszcza większą część armii. Rycerze wracają do domów, wśród nich kniaź Witold. Zdając sobie z tego sprawę, krzyżacy opracowują plan kontrofensywy, która może odwrócić niekorzystny dla nich przebieg kampanii. Na czele sił zakonu krzyżackiego staje Henryk von Plauen, który po zgromadzeniu armii planuje zaatakować Kujawy i Wielkopolskę. Zadanie to powierzył wójtowi Nowej Marchii, Michałowi Kuchmajstrowi. W ten sposób wojna przeniosłaby się na teren Królestwa Polskiego. Braci zakonnych jest z Kuchmajstrem niewielu. Jednak dzięki wsparciu króla węgierskiego Zygmunta do Nowej Marchii przebywa około 100 rycerzy węgierskich z pocztami. Przewodzi im sławny rycerz Konrad Nimptsz. W wielkiej liczbie przebywają goście zakonu i najemni rycerze z Czech, Śląska, Bawarii, Szwabii, Saksonii i Turyngii. Do wójta dołączają też rycerze pochodzący z Nowej Marchii pod wodzą Henryka z rodu von Guntersberg. Armia krzyżacka liczy około 4000 doborowych zbrojnych. Koronowo, miasto wówczas przygraniczne, stanowi klucz do ataku na Kujawy i Wielkopolskę. To właśnie przez tę miejscowość biegnie jedyna droga do Bydgoszczy i jedyny w pobliżu most na rzece Brda. Miasto ma ważne znaczenie strategiczne. Polski król orientuje się w planach nieprzyjaciela. Aby je udaremnić, zamierza rozbić jego siły w otwartej bitwie. Wysyła do Koronowa posiłki. W mieście stają nadworni rycerze Władysława Jagiełły, weterani spod Grunwaldu, dowodzeni przez Piotra Niedźwieckiego w sile 100 kopii, a także rycerze wielkopolscy,
na czele z Maciejem z Łabiszyna, których liczbę szacuje się na około 1000 ludzi. Ponadto sędziwuj z Ostroroga przyprowadza oddział liczący około 700 zbrojnych. Rycerstwo Polskie wspomagają okoliczni chłopi i mieszczanie, którzy wobec bezpośredniego zagrożenia klasztoru cysterskiego są zobowiązani go bronić. Całość sił obrońców nie przekracza 2500 ludzi. 10 października 1410 roku Polacy dostrzegają w okolicy Koronowa armię krzyżacką, dowodzoną przez Kuchmajstra. Dwóch polskich rycerzy, Tomasz Szeliga, herbu Róża oraz Mikołaj Dębicki, herbu Gryf, rusza na zwiad, żeby zorientować się w liczebności wrogiej armii. Dostają się jednak do krzyżackiej niewoli. Rycerze nie zdradzają rzeczywistej liczebności królewskiej armii. Co więcej, zeznają, że w Koronowie znajduje się tylko niewielki oddział rycerzy z Wielkopolski, wspomagany przez okoliczne chłopstwo. W ten sposób wróg jest przekonany, że w Koronowie znajdują się o wiele mniejsze polskie siły niż w rzeczywistości. Krzyżacy, wprowadzeni w błąd, śmiało ruszają w stronę Koronowa. Liczą na rychłą wygraną i obfite łupy. Gdy zbliżają się do miasta, wita ich ostrzał artyleryjski z tych samych dział, które pod Grunwaldem ostrzeliwały Litwinów i Tatarów, ale przegrane przez zakon bitwie padły łupem jak buły. Kiedy tyf opada, wieżakom ukazuje się widok, którego się nie spodziewali. Miasta nie broni przypadkowa zbieranina, ale kwiat polskiego rycerstwa. Weterani spod Grunwaldu, którzy potrafili walczyć i wygrywać z zagranicznym rycerstwem. Kuchmajster nakazuje odwrót, aby zająć trudne miejsca do przyjęcia bitwy. Polacy wysyłają oddział lekkozbrojnych, którzy utrudniają krzyżakom przyjęcie formacji bojowej. Krzyżacy odpierają lekkozbrojnych, którzy ich poświęcenie daje jednak Polakom czas na rozwinięcie szyku. Bitwa jest nieunikniona. Naprzeciw siebie stają dwie armie. Wielu z rycerzy zna się z turniejowych potyczek w Malborku, Toruniu lub na Dworze Królewskim w Krakowie. Obu walczącym stronom nieobcy jest kodeks rycerski. Przed polskie wojska wychodzi sławny rycerz Konrad Elkinger z Nadrenii ze specjalną propozycją. Szlachetni panowie, czcigodny wójt Nowej Marchi, Michał Kuchmajster, rycerz sławny i ponad wszystko kodeks rycerski czczący, proponuje bój stoczyć według starego obyczaju. Samowtór, jeden na jednego z dwiema przerwami na wymianę jeńców. Przerwę w walce, jak i jej wznowienie, wystrzał z hakownicy ma oznajmić. Zwyczajowo przed rozpoczęciem bitwy w pole wychodzili harcownicy obu stron. Brawo!
Tym razem ze strony krzyżackiej są to rycerz Konrad Nimptsch, sławny ze swej siły, nadworny rycerz króla Zygmunta Luksemburskiego. Jego przeciwnikiem jest rycerz króla Jagiełły, Jan Szczycki Kerbudoliwa. Serce upada w armii Kuchmajstra, kiedy pokonany Konrad Nimptsch po ciężkim boju ulega przeciwnikowi. Obie strony zwierają się w starciu. Rycerze walczą. Jeden na jednego, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Na dźwięk wystrzału obie strony przerywają walkę i rozchodzą się. W tym czasie rycerze obu stron częstują się nawzajem wodą i winem. Wymieniają jeńców. Kolej. Wystrzał obwieszcza początek dalszej części zażartej bitwy. Obie strony nie dają za wygraną. Walka jest bardzo wyrównana. Szczególną nieustępliwością wykazują się rycerze z Nowej Marchii Henryka von Guntensberga. Z furią atakują Polaków. Ci jednak nie ustępują. Walczący kolejny raz rozchodzą się i ponownie częstują winem i wodą. Rozmawiają swobodnie, jakby zamiast w bitwie brali udział w rycerskim turnieju.
Rycerze ruszają do walki po raz ostatni. Jan Naszan z Ostrowiec, Herbutopór, atakuje chorążego krzyżackiego. Ziemię i wydziera mu chorągiew zakonu. Morale krzyżaków słabnie. Szale zwycięstwa przechyla się na stronę polską. Honor i kodeks rycerski okazują się mieć mniejsze znaczenie wobec perspektywy śmierci z polskiej ręki. Goście zakonu krzyżackiego i liczni najemnicy wycofują się. To kolejne zwycięstwo polskiego oręża. Do niewoli trafia około 300 krzyżackich jeńców. Wśród nich Michał Kuchmeister, Konrad Nimptz, Konrad Elkinger i wielu innych rycerzy. Polskie dowództwo postanawia odesłać ich do Inowrocławia, przed oblicze króla. Krzyżacy zapłacą potem wysoki okup za ich uwolnienie. Jedynie nieliczni jeńcy trafiają do więzienia w zamku Chędzińskim, w tym Michał Kuchmeister. Choć bitwa pod Koronowem nie miała doniosłych konsekwencji militarnych ani politycznych, to w jej wyniku polscy zatrzymali marsz krzyżaków w głąb swojego królestwa. To w jej wyniku Polacy zatrzymali marsz krzyżaków w głąb swojego królestwa. W 1411 roku w Toruniu Polska i Zakon Krzyżacki podpisują pokój, na mocy którego Polska odzyskuje ziemię dobrzyńską, a Litwa Żmudź. Warunki nie zadowalają obu stron. Wojny z krzyżakami z przerwami trwać będą do 1525 roku, kiedy to wielki mistrz Albrecht Hohenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi Staremu. Od tej pory Prusy zakonne noszą miano Prus Książęcych i przekształcają się w świeckie państwo, rządzone przez dynastię Hohenzollernów. Zakon krzyżacki został reaktywowany i istnieje do dzisiaj. Przeszedł gruntowną reformę, zatracił rycerski charakter i stał się zakonem duchownym. Uzdrawiać i pomagać. To dewiza współczesnych spadkobierców zakonu krzyżackiego. Jest rok 1410. Hmm.
Proszę Państwa, to inscenizacja ostatniej rycerskiej bitwy średniowiecza. Proszę Państwa, tak, ta bitwa jest nazywana przez kronikarzy. To był ostatni raz, kiedy zgodnie z kodeksem rycerskim rycerze stawali samowtór, kiedy się, jak Państwo widzieli, nawzajem częstowali, nawzajem opatrywali sobie rany, nawzajem się również wychwalali swoje zasługi. Przed Państwem bractwa z całego kraju, ponad 30 różnych bractw z całego kraju przyjechało do Koronowa, proszę Państwa, żeby przed Państwem stawać, walczyć w tym upale, w tym skwarze, proszę Państwa, który mamy od dwóch dni na tych polach. Wielkie brawa dla nich, proszę Państwa, wszystkich zapraszamy. Tam w kącie koniarze, proszę Państwa, na koniach East Riders Team, jedna z najlepszych grup kaskaderskich na świecie, nie tylko w Polsce, bo w Polsce są absolutnie najlepsi. Artyleria, łucznicy, wiele, wiele wraz, lekka piechota, ciężka piechota, wszyscy oni specjalnie dla Państwa przyjechali. Oczywiście artyleria, która też tam z tyłu jeszcze strzela, bo im nigdy nie jest za mało. Państwa, bardzo serdecznie dziękujemy. Rycerzy, proszę o już tradycyjne pożegnanie z publiką.